Cześć wszystkim, ja jestem Recenzjo. Dzisiaj zrecenzujemy sobie kolejny produkt od Lorenza Curry, czyli ze świeżych, zmielonych orzeszków ziemnych. Oczywiście mówię, że materiał nie jest ten sponsorowany, co producent zapewnia. Mianowicie to, że są pyszne te chrupki, że to są z orzeszków ziemnych i że to jest wyłącznie z oleju słonecznikowo i nie zawiera konserwantów i że możemy się cieszyć w różnych chwilach każdego dnia i żeby dać na luz, czyli żeby się wyluzować jedząc te chrupki. Oczywiście widzimy, że to jest polska produkcja, aż 120 gramów, trochę mało, jeżeli chodzi o minusy. Zaraz sobie ocenimy skład, jaki tutaj jest, czy warto je zjeść. Pomidor w proszku, dekstroza, aromat, ekstrakt drożdżowy. Czyli tak, no, można było powiedzieć, nie ma jakby zbytnio chemii. Aczkolwiek możecie dać znać w komentarzu, czy zjedliście by takie właśnie chrupki, czy tam jest chemia z tyłu składu. Więc otwórzmy paczkę i zobaczmy, co znajduje się w środku. Czy rzeczywiście te chrupki wyglądają tak jak na obrazku? Sprawdźmy to. Więc otwieram sobie paczkę. I co znajdujemy na pierwsze jakby otwarcie tej paczki? Oczywiście nie wygląda to jak tutaj z obrazka. Natomiast zobaczmy, jak to smakuje. Oczywiście biorę sobie pierwszego pierwszego fistaszka i zaraz zaczynam degustację. Chrupki jak chrupki kukurydziane, no smakują dobrze. Smakują orzechowo, no i rzeczywiście może tutaj jest ten olej słonecznikowy, o, produkt wegański, to mi się podoba ta nazwa. Czy bym polecił Curly? Poleciłbym, bo naprawdę smakuje dobrze. Jeżeli na przykład mamy w piątkowy wieczór jakąś na przykład filmotekę do obejrzenia, jakiś film lub serial, no to warto, myślę, zaopatrzyć się w takie chrupki. Czyli ogólnie rzecz biorąc, polecam. Więc z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie znać, czy zjedlibyście takie chrupki. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli wam się podoba ten materiał. Zostawcie subskrypcję po więcej recenzji, a tymczasem ja uciekam. Trzymajcie się, cześć!